Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym webinarze. I dzisiejsze spotkanie będzie bardzo, bardzo dobrym przygotowaniem do okresu świąt, które przed nami, ponieważ te święta obfitują w różne smakołyki i bardzo dużo różnych słodyczy, co nie zawsze jest najzdrowsze. Nazywam się Janusz Wietycha, jestem lekarzem, dietetykiem i dyplomowanym zielarzem fitoterapeutą, ale dzisiaj, szanowni Państwo, nie jestem osobą, która będzie nas prowadziła przez ten temat, bo mamy eksperta, ponieważ cukrzyca musi być prowadzona pod nadzorem specjalisty, dietetyka, dlatego jest mi bardzo miło przedstawić panią magister Paulinę Kurczap, która jest dyplomowanym dietetykiem klinicznym, specjalistą psychodietetyki. Może pani Paulina powie nam kilka słów o sobie, co panią szczególnie interesuje w tej dietetyce? Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Dziękuję za wprowadzenie tutaj. No ja skończyłam studia dietetyczne. Bardzo się ukierunkowałam również na psychodietetykę z tego względu, że dzisiaj przy każdej chorobie, przy każdej jednostce chorobowej bardzo ważne jest podejście właśnie psychodietetyczne, tak? Tak samo holistyczne, tak? Żeby patrzeć tutaj na organizm całościowo, a nie skupiać się tylko na jednym narządzie, tak? Czy na jednej chorobie. Ja oczywiście tutaj specjalizuję się głównie w chorobach dietozależnych, oczywiście zespół metaboliczny, tak? Który jest niestety bardzo powszechny w dzisiejszych czasach. Również jest mi dobrze znany refluks, tak? Prowadzę pacjentów z refluksem. Dodatkowo na co dzień prowadzę edukacje żywieniowe dla dzieci oraz dla kobiet w ciąży. No i z racji, że jestem psychodietetykiem, to uczę zdrowej relacji z jedzeniem przede wszystkim, a także poruszam aspekty jedzenia emocjonalnego. Interesują mnie bardzo zioła, ziołolecznictwo, medycyna naturalna, stąd tutaj u Was dla Państwa jestem i będę miała przyjemność rozmowy z panem doktorem Januszem Wietechą. Także myślę, że to będzie dobry czas i myślę, że dużo dobrych rzeczy wyniosą Państwo z tego webinaru. Super. Pani Paulino, no to dobrze, no to porozmawiamy chwilę o cukrzycy. Ja już kilka razy rozmawiałem z naszymi uczestnikami webinarów na temat cukrzycy i nie ukrywam, że jest to choroba, której ja absolutnie nienawidzę. Pozwolę sobie na taki kolokwializm. Choroba bardzo niebezpieczna. I chciałem panią poprosić, żeby pani nas poprowadziła przez ten świat dietetyki i leczenia cukrzycy w różnych aspektach, bo myślę, że powtarzanie pewnych informacji, a szczególnie powtarzanie informacji na temat cukrzycy przed świętami może pomóc nam po prostu, żeby sobie lepiej z tą chorobą albo z zapobieganiem, z profilaktyką lepiej radzić. Także bardzo panią proszę o wykład na ten temat. No to jak wiecie Państwo, no cukrzyca to jest powszechny problem niestety. W Polsce aż 3 miliony osób choruje na cukrzycę, więc to jest dosyć duży odsetek naszej populacji. 90% zachorowań dotyczy cukrzycy typu drugiego, której można zapobiegać, tak? Więc tutaj na spokojnie można tą cukrzycę leczyć. Niestety bardzo często przy cukrzycy pojawia się również choroba wieńcowa, tak, serca. No i tutaj już się pojawia większy kaliber, tak, do przejścia, ponieważ kiedy występują te choroby wspólnie, no to niestety zwiększa się ryzyko zgonu aż 3-krotnie u mężczyzn, natomiast około 4-krotnie u kobiet. Także jak widzą Państwo, to jest bardzo, bardzo trudny problem, tak, no i niestety prowadzi do śmierci, jeśli ta cukrzyca nie jest w porę wykryta i nie jest po prostu leczona. Medycyna fundamentalna, tak? Pan doktor Janusz Wietecha cały czas opiera się na tej medycynie, tak? Bardzo konkretnie patrzy tutaj na organizm, tak? Żeby działać wobec niego holistycznie, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na przykład na tej trzustce, tak? Podczas chorej cukrzycy,
choroby cukrzycy, a patrzy holistycznie, zwracając uwagę również właśnie na funkcję serca, tak, na działanie serca, na naczynia krwionośne, ponieważ nasz organizm to jest no, i cały po prostu organ, tak, całe ciało odpowiada za różne rzeczy i jakby boli nas ręka, tak? No to jest stan zapalny, który może nas na przykład pociągać po innych narządach w ciele. Także jak widzą Państwo, holistyczne podejście może nam uratować życie, tak? I znaleźć przede wszystkim przyczynę problemu głębszą niż sama choroba, która występuje. Szacuje się, że około 50%, nawet i 60% osób z cukrzycą pozostaje nierozpoznana, czyli w przeliczeniu to jest ponad milion Polaków, tak? Nie zdają sobie sprawy w ogóle z tego, że chorują na cukrzycę. I niestety, kiedy już dojdzie do wykrycia tej choroby, bardzo często osoba chorująca na cukrzycę ma już występujące powikłania cukrzycowe ze strony układu naczyniowego. Bardzo ważne jest, aby regularnie badać się diagnostycznie i konsultować te wyniki badań z lekarzem w razie niepokojących wyników czy zmian w samopoczuciu, tak? Bo dzięki temu łatwiej jest zapobiec wystąpieniu choroby, czy łagodniej ją leczyć i zapobiegać tutaj dalszym powikłaniom. Czym jest cukrzyca? No, cukrzyca to nic innego jak choroba metaboliczna, tak, w której dochodzi do zaburzenia regulacji zawartości glukozy we krwi, czyli patologicznej hiperglikemii, przeważnie wynikającej z defektu wydzielania lub działania insuliny. To już jest zależne od tego, jaki typ cukrzycy tutaj występuje. No, jak wiedzą Państwo, insulina wytwarzana jest przez trzustkę, tak? To jest hormon, który reguluje poziom glukozy we krwi, więc jeśli dochodzi do zaburzeń jej funkcji, no to niestety postępuje nadmiar glukozy, co prowadzi do cukrzycy, a później niestety do innych chorób. No i tutaj możemy wyróżnić, tak, cukrzycę insulinozależną typu pierwszego. Jest ona spowodowana całkowitym brakiem wydzielania insuliny, wywoływanym przez uszkodzenie komórek trzustki, właśnie odpowiedzialnych, tak, za produkcję tego hormonu. Przy cukrzycy typu pierwszego przeważnie przyczyną są po prostu czynniki genetyczne, tak? To jest bardzo częste tutaj, bardzo często ciężko stwierdzić, skąd się ta cukrzyca wzięła. 10% wszystkich przypadków cukrzycy to są te przypadki cukrzycy typu pierwszego, cała reszta to jest ta typu drugiego. I tutaj najczęściej ta cukrzyca występuje w dzieciństwie lub okresie dojrzewania, tak, czyli u małych dzieci i niekoniecznie tutaj jest wymagana nadmierna masa ciała, tak? Charakteryzuje się ta cukrzyca bardzo wysoką hiperglikemią i skłonnością do kwasicy ketonowej i ta cukrzyca jest wymaga leczenia insuliną. Od samego początku, już od pierwszego wykrycia, no to tutaj insulina musi być koniecznie podawana. No i takie jak czynniki środowiskowe, które również można dodać, tak, jako te czynniki predysponujące pojawienie się cukrzycy, no to mogą być różnego rodzaju infekcje wirusowe, tak, czy jakieś skażenie chemiczne żywności, tak. Więc tutaj, jak widzą Państwo, no są mniej zależne od nas te czynniki, tak. Natomiast cukrzyca insulinozależna typu drugiego przeważnie już pojawia się przez wzgląd na przykład na otyłość występującą, tak, czyli no tutaj nasze nawyki żywieniowe, tak, nasze codzienne życie, nasz styl życia, czy jest ta aktywność, czy jej nie ma, to ma bardzo duży wpływ. No i właśnie tutaj ta cukrzyca dotyczy prawie 80% osób, właśnie najczęściej tutaj występuje ta otyłość u tych osób. No i przy cukrzycy typu drugiego, oprócz upośledzonego wydzielania insuliny, bardzo często pojawia się też insulinooporność. To jest najczęściej pierwszy etap, który właśnie prowadzi do tej cukrzycy typu drugiego. Insulinooporność to nic innego jak niewrażliwość komórek na działanie insuliny, tak? Czyli ta insulina jest wytwarzana, ale niestety komórki no jakby nie odbierają jej tak jak powinny. No i tutaj pojawia się hiperglikemia, ale te wyniki nie są tak wysokie jak przy cukrzycy typu pierwszego, więc tutaj bardzo rzadko pojawia się ta kwasica ketonowa, tak? To raczej się pojawia rzadko.
No i jak wiedzą Państwo, nieleczona cukrzyca niestety tutaj może prowadzić do wielu powikłań, tak? To jest i cukrzyca typu pierwszego, i cukrzyca typu drugiego. Więc tutaj jest bardzo ważne leczenie zarówno dietą, zarówno aktywnością fizyczną, tak, odpowiednim stylem życia, jak i dobrą suplementacją, tak, która będzie wspomagać nam ten proces leczenia, żeby zapobiegać tym powikłaniom. Jakie wyróżniamy te powikłania? Przede wszystkim tutaj medycznym terminem są nazywane postacie kliniczne mikroangiopatii, czyli takiej to są takie powikłania, które dotyczą przeważnie małych naczyń krwionośnych, tak? Czyli tutaj no, jak się źle cukrzycę leczy lub po prostu długo występuje ta cukrzyca, nawet niezdiagnozowana, tak? Innymi czynnikami, na przykład zwiększającymi ryzyko powikłań tych mikroangiopatycznych, no to są na przykład zaburzenia gospodarki lipidowej, palenie tytoniu, tak, czy spożywanie alkoholu, czy nawet właśnie tutaj nadciśnienie tętnicze. I możemy wyróżnić trzy rodzaje, tak, tych klinicznych mikroangiopatii. To jest przede wszystkim retinopatia cukrzycowa, czyli ona dotyczy głównie naszego wzroku. Nefropatia cukrzycowa, czyli dotyczy tutaj funkcjonowania nerek, oraz neuropatia cukrzycowa, w tym właśnie ta nasza słynna, popularna stopa cukrzycowa. Jeśli chodzi o retinopatię cukrzycową, no to może doprowadzić do ślepoty niestety. Bardzo często po rozpoznaniu cukrzycy typu pierwszego pojawiają się zaburzenia ostrości wzroku, jakieś nieostre widzenie, tak, słabiej widzimy w ciemności, tak, tutaj zaczynają się problemy, jeśli chodzi o te kwestie. I są to zmiany związane z zaburzeniami soczewki, tak, zwykle o charakterze krótkowzroczności, więc jak widzą Państwo, no, wiele osób ma krótkowzroczność, a nikt tego nie łączy tutaj z nieprawidłowościami w cukrze, tak? Ale niestety bardzo często ten problem stanowi właśnie nadmierne stężenie glukozy we krwi, tak? Można wyróżnić dwa rodzaje retinopatii. Jedna to jest nieproliferacyjna, czyli prosta, tak? Czyli tutaj te zmiany, które pojawiają się w naszym wzroku, nie są na tyle silne, dzięki czemu nie będziemy mieć tutaj ślepoty, tak? Natomiast jest retinopatia proliferacyjna, która już niestety grozi tą ślepotą, tak? Zmiany cukrzycowe w gałkach ocznych wykrywa się tylko w badaniu okulistycznym, więc w momencie, kiedy jesteśmy zdiagnozowani na cukrzycę, warto powiedzieć okuliście, że chorujemy na cukrzycę i chcielibyśmy zbadać wzrok tutaj pod względem tej retinopatii. No to kolejna tam nasza nefropatia cukrzycowa, tak? Czyli ta choroba nerek. Ona głównie tutaj niestety jest skutkiem trwałym uszkodzeniem nerek, tak? Tutaj właśnie przez nadmiar glukozy w organizmie. No i niestety nieleczona może prowadzić po prostu do wymogu przeprowadzania dializ, a to niestety nie jest ani przyjemne, ani komfortowe, no i niestety zagraża naszemu życiu. W początkowej fazie choroby razem z moczem wydalane są albuminy, czyli tak zwane to białko, tak? Ono jest wydzielane z moczem i przeważnie podczas dwóch badań moczu tutaj jest wykryte to białko, natomiast już po fazie czwartej to już jest pełnoobjawowa nefropatia cukrzycowa, tak? Czyli tutaj charakteryzuje się stałym białkomoczem, bardzo często tutaj jest obecne również nadciśnienie tętnicze, jakieś obrzęki, tak? Czy zwiększone stężenie lipidów w surowicy krwi. No i nasza słynna stopa cukrzycowa, tak? No to jest bardzo powszechne i przewlekłe powikłanie cukrzycy i to najczęściej oczywiście tej nieleczonej, tak? Bo jeśli jest odpowiednia dieta, odpowiednie leczenie, no to możemy zapobiec pojawieniu się tej stopy cukrzycowej. Jak wiedzą Państwo, przy cukrzycy bardzo powszechnym problemem jest też to, że bardzo słabo goją się nam rany, tak? Pojawiają się owrzodzenia, tak? Tutaj jakieś nadmierne ropienie, tak? Tej rany. No i niestety właśnie przeważnie to jest w obrębie kończyn, tak? Kończyn dolnych. No i te owrzodzenia właśnie mogą powodować również deformację, tak? Tej stopy.
No i tutaj właśnie za główną przyczynę stopy cukrzycowej, no to uważa się tę neuropatię, tak? Czyli ten trzeci rodzaj tych mikro, jak to się nazywało, przepraszam, bo to trudna nazwa. Mikroangiopatii. Dokładnie, dziękuję panie doktorze. No i to jest właśnie tutaj też taka dosyć groźna ta neuropatia, tak? Bo tutaj już nasz układ nerwowy też niestety powoduje złe funkcjonowanie. No i przy najcięższej postaci może dojść niestety do martwicy, tak? Czyli już stopnia piątego. No i bardzo często tutaj dochodzi do amputacji kończyny. Więc to jak widzą Państwo, no jest no nieprzyjemne, tak? No nikt nie chciałby zostać bez nogi, tak? Każdy chciałby mieć wszystkie kończyny i dobrze się z nimi czuć, tak? Bo się, jesteśmy przywiązani do nich. Stopa cukrzycowa powstaje w wyniku współistnienia trzech elementów. Między innymi jest to uszkodzenie nerwów, tak? Które prowadzą właśnie do zaburzeń chodu, zaników mięśniowych, osłabień kończyn dolnych, tak? Pogorszenia lub zaniku czucia bólu, dotyku oraz temperatury. Bardzo często dochodzi też do upośledzenia ukrwienia, tak? Więc tutaj do naszych kończyn nie dochodzi ta krew. Niestety zwężają się przez to nasze tętnice. Zbyt duże obciążenie różnych okolic stopy, tak? Wynikające na przykład z nieodpowiedniej postawy, tak? Źle stawiamy stopę podczas chodzenia i ona po prostu też zmienia kształt pod wpływem tutaj funkcjonowania. W miejscach nacisku tworzą się odciski, które niestety też powodują, że pojawiają się te owrzodzenia, tak, przy cukrzycy. No i zmiany w obrębie stopy mogą powstawać na podłożu neuropatycznym lub naczyniowym. Tutaj są jakby dwa rodzaje tego. W pierwszym przypadku stan taki jest jako określony ta nasza stopa cukrzycowa, tak, czyli to, co wszyscy znają. Natomiast w drugim jako stopa już niedokrwienna, czyli typowo tutaj z krwi jest problem. Drugą grupą no to jest ta makroangiopatia, tak? Czyli te postacie kliniczne dotykające już zdecydowanie większe naczynia krwionośne, no i niestety one są już po prostu zdecydowanie groźniejsze dla naszego organizmu, ponieważ te mikroangiopatie jeszcze są zdolne do wyleczenia. Natomiast tutaj przy makroangiopatii no to już są tak przewlekłe powikłania, że niestety no jest problem, tak, żeby tutaj to wszystko wyregulować, bo niestety tak u osób z cukrzycą, kiedy pojawi się choroba niedokrwienna serca, no to niestety może prowadzić do zawału, tak, do udaru, a co gorsza do miażdżycy, tak, bo niestety tutaj wiele badań pokazuje, że u pacjentów chorujących na cukrzycę rozpoznaje się podwyższone stężenie trójglicerydów oraz złego cholesterolu, czyli tej frakcji LDL. No i najczęściej też niewystarczająca ilość tego cholesterolu HDL występuje w krwi, więc niestety, no jak widzą Państwo, to się bardzo łączy tutaj. Także warto po prostu tutaj regularnie patrzeć na to, tak? Ważne jest też regularne badanie cholesterolu w trakcie cukrzycy, bo niestety tutaj te parametry są przeważnie nieregularne. No i ten nasz związek, tak? Serce i cukrzyca. No niestety, to jest śmiertelna pętla, która działa w dwie strony. Szacuje się, że u ponad 20% cierpiących na chorobę wieńcową pojawia się także cukrzyca. Najbardziej narażeni są ci pacjenci, którzy niestety mają ten zespół metaboliczny. Tak? On przeważnie cechuje się tym, że osoba choruje na otyłość, na nadciśnienie tętnicze, na zaburzenia lipidowe, tak? Czy właśnie tutaj jakieś niedokrwienie mięśnia sercowego. Więc tutaj no niestety, jak tutaj pięknie jest w nawiasie pokazane, no to jest śmiertelny kwartet, tak? Więc tutaj no nie ma co pobłażać. Kiedy coś takiego występuje, to naprawdę trzeba dobrze trzymać dietę, dobrze się po prostu tutaj suplementować, żeby zapobiegać temu, tak? Na jak najwcześniejszym etapie, żeby niestety po prostu nie dochodziło do, że tak brzydko powiem, tych zgonów, tak? Na podstawie badań prowadzonych w latach 90. stwierdzono, że prawdopodobieństwo zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u diabetyków jest porównywalne z tym, jakie występuje u osób z chorobą wieńcową po przebytym zawale serca i wcale nie chorującym na cukrzycę. Badania pokazują również, że sam stan przedcukrzycowy już zwiększa to ryzyko chorób serca i naczyń, czyli jak widzą Państwo, jest bardzo duży związek między cukrem w naszej krwi, a po prostu pracą serca.
Dodatkowo cukrzyca bardzo przyspiesza procesy miażdżycowe, nasila procesy zapalne, przez co blaszka miażdżycowa narasta. Więc niestety tutaj też miażdżyca powoduje dodatkowo tak, chorobę niedokrwienną serca. No i jeśli chodzi o dietę w cukrzycy. Zalecenia dietetyczne w obu typach cukrzycy są bardzo podobne. Przede wszystkim należy ograniczyć podaż cukrów prostych, które szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego i powodują gwałtowny wzrost glikemii, tak? Z kolei cukry złożone, czyli te nasze węglowodany złożone, głównie występujące w produktach zbożowych, wchłaniają się zdecydowanie wolniej i zapewniają stabilniejsze wartości glikemii. Odpowiednio skomponowana dieta pozwala uzyskać właśnie tutaj optymalne stężenie glukozy, co, na czym nam tutaj bardzo zależy. Dodatkowo optymalne stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL i LDL oraz trójglicerydów, tak? No i dodatkowo tutaj to ciśnienie tętnicze też jest wyrównane, dzięki czemu jest mniejsze ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Dla osób chorujących na cukrzycę została stworzona specjalna dieta o tak zwanym niskim indeksie glikemicznym. Ten parametr przede wszystkim pokazuje nam, jak szybko wzrasta glikemia, czyli glukoza, po spożyciu danego posiłku, czy tam głównie produktu, tak? Bo produkt głównie tutaj jest równoważny do tego, jaki ma indeks glikemiczny. Najczęściej im wyższy jest indeks glikemiczny danego produktu, tym gwałtowniejszy będzie wzrost poziomu glukozy we krwi. Ale nie można zapominać też o tym, że indeks glikemiczny bardzo często się zmienia pod wpływem na przykład obróbki termicznej. Proces obróbki termicznej powoduje właśnie, że ten indeks jest różny, tak? I co między innymi na to wskazuje? No przede wszystkim stopień przetworzenia produktu, tak? Bo im bardziej produkt jest przetworzony, tym ma wyższy indeks glikemiczny. Drugim takim przykładem to jest rodzaj cukrów zawartych w produkcie, tak? Na przykład fruktoza i laktoza, czyli tutaj ten cukier owocowy i mleczny, ma zdecydowanie niższy indeks glikemiczny niż skrobia, tak? Która na przykład występuje w ziemniakach. Dodatkowo tutaj ta forma podania produktu, czyli na przykład tłuczone ziemniaki, mają zdecydowanie wyższy indeks glikemiczny niż podane one w całości, tak? Więc tutaj, jak widzą Państwo, jest duży związek nawet takich małych szczegółów, tak? No i tutaj też bardzo ważne jest to, że zawartość błonnika, przede wszystkim tego rozpuszczalnego, też decyduje o wysokości indeksu. Im więcej jest błonnika, tym niższy indeks glikemiczny. Więc jak widzą Państwo, indeks się zmienia, tak? Dlatego ważne jest, aby brać pod uwagę także ładunek glikemiczny. On nie tylko określa nam tutaj szybkość wchłaniania, tak, ale przede wszystkim ilość węglowodanów zawartych w danym produkcie, tak? Czy produkcie, czy posiłku. Tutaj ładunek glikemiczny już jest bardziej dokładną informacją, tak? Więc bardzo ważne jest tutaj patrzenie na obie te wartości, i indeks, i ładunek, tak? Bo często bywa tak, że odpowiedź glikemiczna jest znacznie mniejsza po posiłku, niż wynikałoby to z wielkości indeksu glikemicznego, tak? Dla przykładu, w podobnej wielkości, tak, porcji arbuza jest tylko 6 gram węglowodanów, a ładunek glikemiczny wynosi zaledwie 4, czyli to jest niski ładunek glikemiczny. No bo jak wiedzą Państwo, arbuz mimo tego, że jest bardzo słodki, no to jest głównie z wody, tak? Natomiast indeks glikemiczny ma bardzo wysoki według tabel. Kolejnym przykładem są na przykład ziemniaki, tak, które mają bardzo dużo węglowodanów, bo 29, a ładunek glikemiczny jest wysoki, gdyż wynosi ponad 20, dokładnie 22, tak? Natomiast indeks glikemiczny w tym wypadku jest średni. Więc jak widzą Państwo, tutaj są różne te wartości i nie można tego tak brać pod uwagę. Bardzo ważne jest też to, aby komponując własny posiłek, dobierać do węglowodanów obecność białka i tłuszczu. Dzięki temu ładunek glikemiczny całego posiłku jest zdecydowanie niższy i tutaj ta odpowiedź glikemiczna będzie zdecydowanie niższa niż w przypadku zjedzenia czystego węglowodanu. No i jeśli chodzi o typowe zalecenia żywieniowe, tak?
no to bardzo ważna jest kontrola kaloryczności diety. Musimy dbać o to, żeby ta masa ciała była dobra, tak? Bo bardzo często przy otyłości przede wszystkim sama utrata masy ciała spowoduje, że tutaj ta glikemia też nam się troszkę wyrówna, więc to jest kluczowe tutaj też w terapii cukrzycy. Główne źródło węglowodanów, no to powinny stanowić te nasze produkty o niskim indeksie glikemicznym, czyli te produkty zbożowe, tak, pełnoziarniste, jakieś makarony razowe, tak, warzywa, owoce. Warto tutaj jeść częściej, ale mniejsze i urozmaicone posiłki, żeby była odpowiednia przerwa między jednym posiłkiem a drugim, żeby bez stresu po tym posiłku ta glukoza mogła spaść po prostu na odpowiedni poziom, żeby móc przyjąć kolejny posiłek. Bardzo ważne jest, aby zwiększyć spożycie warzyw, które są dobrym źródłem błonnika pokarmowego, a także składników o działaniu antyoksydacyjnym, tak? Bo witaminy antyoksydacyjne bardzo dobrze wpływają na naczynia krwionośne. Codziennie warto spożywać 2 porcje naturalnych produktów mlecznych, najlepiej fermentowanych, z tego względu, że kefiry, tak, maślanki mają zdecydowanie lepszy po prostu tutaj, jeśli chodzi o trawienie tej glukozy, nie jest tak duży wyrzut, jak na przykład w przypadku, gdybyśmy spożyli czyste mleko. Więc tutaj akurat te fermentowane zdecydowanie lepiej wychodzą tutaj dla nas, dla naszego zdrowia. Warto ograniczyć spożycie mięsa, szczególnie tego czerwonego, tłustego, tak? Lepiej wybierać te inne źródła białka, na przykład, nie wiem, kurczaczek, tak? Oczywiście bez antybiotyków, wiadomo, indyk. Albo po prostu te rośliny strączkowe, tak, które też są bogate w białko i też są smaczne, też można je stosować, bo mają dodatkowo dużo błonnika. Ważne jest, aby stosować odpowiednie techniki kulinarne, czyli właśnie tutaj to gotowanie, tak, gotowanie na parze, unikanie tego smażenia, no bo tutaj tego tłuszczu też staramy się unikać zwierzęcego przez wzgląd na wysokie tutaj zaburzenia lipidowe, tak, które bardzo często występują przy cukrzycy. No i tak jak właśnie powiedziałam, ograniczyć spożycie tłuszczów zwierzęcych, więcej ryb, tak, w diecie, więcej olejów tutaj. Warto ograniczyć sól, która niestety też przyspiesza nadciśnienie tętnicze, tak? No też do tych naszych cudownych, przepysznych słodyczy, które niestety przy cukrzycy, no tak naprawdę są zabronione, tak? Powinno się tego, najlepiej to wykluczyć, no ale oczywiście wiadomo, każdy ma ochotę zjeść batonika czy coś, to po prostu, żeby to ograniczać i zawsze mieć na uwadze tutaj badanie tego cukru na bieżąco, tak? No i alkohol oczywiście również jest zabroniony, bo niestety tylko powoduje gorsze powikłania. Ja pozwolę sobie tutaj parę słów dodać, dlatego że patrząc na te zalecenia żywieniowe, też chciałem podkreślić, że jesteśmy tu w okresie przedświątecznym. Przed nami jest, no, taki miesiąc, brzydko mówiąc, obżarstwa i proszę pamiętać, że my nie bronimy Państwu jedzenia zróżnicowanych, pysznych posiłków. Mówimy tylko o tym, żebyście Państwo rozsądnie dobierali składniki tych posiłków, a jeżeli chcecie Państwo korzystać ze słodyczy, ze słodkiego smaku i naprawdę macie cukrzycę, to zachęcamy do tego, żeby stosować zdrowe zamienniki słodkości. Na przykład rekomendowany przeze mnie jest erytrytol, który może zastąpić cukier czy miód, który Państwo dodajecie do różnych słodyczy, i zapewniam Państwa, erytrytol jest bardzo fajnym dodatkiem do również pieczonych wspaniałości świątecznych, że wcale nie będzie mniej pyszne, natomiast będzie dużo zdrowsze. Taki mój dodatek, żeby też pamiętać, żebyście Państwo mieli wspaniałe święta, smaczne i rodzinne i wesołe, i żeby nie stracić tych cudownych smaków. Jednocześnie bardzo Was prosimy, żebyście też, jak już musicie zjeść słodycze, to żebyście po prostu wzięli mniejszy kawałek, jedli powoli, delektowali się smakiem, może dzięki temu zjecie mniej tego cukru. Pani Paulino, dziękuję pięknie. Ja później poproszę Panią jeszcze o skomentowanie, a podsumowanie naszego spotkania. Ja pozwolę sobie tutaj chwilkę przypomnieć naszym widzom, że
w profilaktyce i leczeniu cukrzycy. Od wielu lat, zanim jeszcze weszły nawet leki, stosowano rośliny, ekstrakty roślinne. Jak Państwo wiecie, w Naturday mamy ekstrakty roślinne, które nie są w formie herbatki do zapaszania, to nie są nalewki, tylko to jest najbardziej zaawansowana farmakopealnie postać ekstraktów roślinnych, tak zwane ekstrakty suche. Dodatkowo ekstrakty te są bardzo mocno zagęszczone, więc w jednej kapsułce, którą Państwo bierzecie, jest nie tylko kilka, a czasem kilkanaście różnych roślin czy ziół, ale też jest bardzo duża dawka substancji aktywnych. I teraz Pani Powina wspominała o tym, że połączenie cukrzycy i choroby wieńcowej i miażdżycy jest bardzo niebezpiecznym połączeniem, czyli osoby, które dotyka taka dolegliwość, są obarczone niestety dużym zagrożeniem przedwczesnego zgonu. I wspomniała Pani Paulina również o tym, że powinniśmy dbać w tej odpowiedniej naszej diecie o to, żeby jeść odpowiednie tłuszcze. Ale czasem jest tak, że nasza wątroba z jakiegoś powodu nie radzi sobie najlepiej, a jeszcze do tego, co udowodniono też w badaniach, Szanowni Państwo, nie nawet lekko podwyższony poziom cukru jest niebezpieczny, ale najbardziej niebezpieczny jest duży skok poziomu cukru. Czyli jeżeli zjecie dużo łatwo przyswajalnych cukrów i ten poziom cukru nagle wam skoczy, dochodzi do dosłownie pękania naczyń krwionośnych i w tych miejscach tworzą się później blaszki miażdżycowe. Żeby walczyć z tą cukrzycą, w Naturday mamy suplementy, które służą do uzupełniania zbilansowanej diety i do pomagania osobom z zaburzeniami poziomu cukru, jak też z zaburzeniami poziomu lipidogramu. I pierwszy z nich, czyli OptiLDL HDL, to są rośliny, których zadaniem jest pomaganie w utrzymaniu prawidłowego poziomu różnych tłuszczów w organizmie, czyli na przykład to, żeby wspomagać usuwanie tych nieprawidłowego cholesterolu z obwodu, z naczyń krwionośnych, żeby on sobie wracał do wątroby, czyli to mamy ten cholesterol LDL. Również rośliny te wspomagają w prawidłowej pracy wątroby, w produkcji dróg żółciowych, w produkcji kwasów żółciowych, gdzie elementem, z którego one są tworzone, jest cholesterol. Czyli ogromna ilość cholesterolu uczestniczy w metabolizmie i stworzone są właśnie kwasy żółciowe i żółć, która pomaga nam również w trawieniu, w emulgowaniu tłuszczu. Więc zobaczcie, że to są wszystko takie naczynia połączone i dodanie roślin, ekstraktów, jakie są w OptiLDL HDL, będzie pomagało osobom z cukrzycą w utrzymaniu prawidłowej gospodarki lipidowej. Myślę, że Państwu nie muszę przedstawiać, bo każdy z nas zna drzewo oliwne i tutaj zwróćcie uwagę, nie oliwki, a liście drzewa oliwnego są tutaj używane, ekstrakt z liści drzewa oliwnego, balsamowiec indyjski, liściokwiat garbnikowy, czyli wspaniała, znana również w farmacji, nie tylko w fitoterapii, amla, bakopa, drobnolistna i zwróćcie też uwagę, bakopa słynie też z tego, że ona poprawia procesy pracy mózgu, poprawiając również przepływ mózgowy. Sitosterol, który jest takim elementem, który ma wypierać cholesterol z naszej diety i o czym Państwo powinniście też pamiętać czasem na zakupach, wspaniałym owocem, który pomaga nam w regulacji gospodarki lipidowej, jest awokado, którego ekstrakt jest tutaj również zawarty. I to, co tak szybciutko możecie zwrócić uwagę, przy każdej z tych roślin z ekstraktów jest napisana tak zwany DER, DER 10:1. To znaczy, że w ekstrakt suchy, który Państwo macie w tych kapsułkach, jest dziesięciokrotnie zagęszczony, a więc macie bardzo silne kapsułki. Teraz drugi preparat, czyli OptiOxy w syropie. Pamiętacie, mówiliśmy o mikro i makro angiopatiach, mówiliśmy o niszczeniu naczyń krwionośnych. Nie rozwijaliśmy tego tematu, ale tam jak zaczynają pękać te naczynka krwionośne,
i tworzy się taka blizna i tam zaczyna się odkładać cholesterol, wchodzą tam nasze białe ciałka krwi, one się dosłownie obżerają tym cholesterolem, tworzą się takie, no trochę jak bałwanki objedzone tym cholesterolem, dochodzi później do ich czasem niszczenia, tam są wybroczyny krwawe, no słuchajcie, no wygląda to trochę jak oparzona skóra, po prostu zniszczone od środka naczynie krwionośne. I bardzo ważnym elementem, i to udowodniono w badaniach klinicznych, które potrafi zmniejszyć prawdopodobieństwo właśnie miażdżycy i pomaga nam w odwróceniu tego procesu niszczenia naczyń krwionośnych, na przykład, zobaczcie, osoby, które palą papierosy, dostarczają do organizmu trucizny, które powodują uwalnianie wolnych rodników tlenowych. Te wolne rodniki tlenowe są elementem niszczącym ścianę naczyń krwionośnych. I jak Państwo zaczniecie mieć fajną, zbilansowaną, zdrową dietę i do tego dodacie dużą dawkę antyoksydantów, takich jak na przykład jest w OptiOxy, to znacząco poprawi się funkcja i praca naczyń krwionośnych. I teraz zwróćcie uwagę, tu znowuż awokado jako donor antyoksydantów, czy pota puszysta, czy grejpfrut, pałdarko, ale również luteina i zeaksantyna, myślę, że część z Państwa o tym pamięta, z aksamitki, kiedy mamy problemy ze wzrokiem, wspaniała alga Eklonia cava i słynny już na świecie pomidor. Proszę pamiętać, że pomidor jest... zawiera jeden z najlepszych antyoksydantów na świecie, czyli likopen. No i mamy też ekstrakt z winorośli. Tak? Czyli mamy taką dużą dawkę antyoksydantów i substancji wspomagających nasze naczynia krwionośne. I teraz najważniejszy preparat, który, przy którym roślinach troszeczkę dłużej się zatrzymamy, czyli OptiSugar. To jest również preparat w kapsułkach, którego składniki mają za zadanie poprawę metabolizmu gospodarki cukru, czyli glukozy. A lipidy, o których rozmawialiśmy, czyli ten lipidogram, który badamy, czy proporcje tych tłuszczów w naszym organizmie, to jest ten drugi element, który, na który zwracaliśmy uwagę, projektując OptiSugar. Wtórnie do tego, do tej kompozycji tych roślin możecie Państwo również używać OptiSugar w momencie, kiedy chcecie wspomóc w utrzymaniu prawidłowej masy ciała swój organizm. Mamy takie osoby, które chorują na zespoły metaboliczne, na insulinooporność. I to są osoby, u których występuje otyłość. I te osoby mają bardzo wielki problem z tym, żeby zeszczupleć. Dlaczego? Dlatego, że insulina jest hormonem anabolicznym. To znaczy, można tak powiedzieć, słuchajcie, insulina potrafi zamienić wszystko w tłuszcz. Czyli jeżeli u kogoś we krwi występuje bardzo duża ilość insuliny, to nie może u tej osoby być wyprodukowana odpowiednia ilość hormonu antagonistycznego, czyli glukagonu. I tak by największym uproszczeniu, jak mamy dużo insuliny, to mamy zaraz wszystko zamienione w tłuszcz, a jak mamy więcej glukagonu, to ten glukagon pali nam ten tłuszcz, żeby uruchomić glukozę. Czyli ten, tak naprawdę glukagon pomaga nam w odchudzaniu, w spalaniu tłuszczu, natomiast insulina niestety nam przeszkadza w odchudzaniu. Taki jest paradoks. Ona, ta insulina jest nam, zobaczcie, niezbędna do leczenia cukrzycy. Ale zdarza się taki stan, kiedy tej insuliny jest po prostu za dużo. I rośliny nam pomagają w dążeniu do równowagi. Czyli myśmy zaczęli też nasze spotkanie od tej równowagi, mówiąc o medycynie fundamentalnej. I do tej równowagi teraz wracamy. Tak, bo te składniki OptiSugar będą miały bardzo wielokierunkowe działanie, ale koncentrujemy się na normalizacji poziomu cukru i normalizacji reakcji insuliny i to, żeby ta insulina mogła dostać się do wnętrza komórek i prawidłowo pracować, bo to jest drugi element nieprawidłowego funkcjonowania. Możemy mieć insulinę w sam raz i możemy mieć cukrzycę, bo komórki są głodne.
bo insulina nie potrafi przyczepić się do receptora w komórce i po prostu to nie działa. Więc zobaczcie, mamy cykorię podróżnik bogatą w inulinę, mamy przepęklę ogórkowatą, zaraz Państwo zobaczą piękne zdjęcia, cynamon, gymnemę, czyli gurmar, magui, kozieradkę, łopian i berbers. Wszystko w postaci ekstraktu. No i przygotowaliśmy dla Was piękne zdjęcia, cykoria podróżnik, słynna z bogatego źródła inuliny, czyli prebiotyku, czyli czegoś, co jest pokarmem dla bakterii naszych probiotycznych w naszych jelitach. Ale też takie szerokie działanie pomaga właśnie u normalizacji poziomu cukru, poprawia trawienie i też wspiera tą funkcję wątroby, tą żółciotwórczą, tak? Funkcję. Zobaczcie, jaki piękny owoc przepękli ogórkowatej, która jest no, jedną z gwiazd fitoterapii u osób z cukrzycą, dlatego że ona ma bardzo szerokie działanie profilaktyczne i wspomagające osoby z cukrzycą, zarówno w zakresie uwalniania tej, my mówimy, natywnej, naturalnej insuliny we krwi, ale też obniżania poziomu glukozy we krwi i regulacji poziomu cholesterolu i trójglicerydów, czyli kwintesencja tego, czego się boimy, tak, cukrzycy, to przepękla pomaga nam z tym walczyć. Mamy cynamon, który jak wiecie ma wspaniałe właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, to znamy, pięknie też pachnie, to jest ten czas właśnie, kiedy ten cynamon nam pachnie w tych piernikach świątecznych, a propos słodyczy, natomiast sam cynamon też dodany do tych pierników, zobaczcie, będzie regulował poziom glukozy, trójglicerydów i cholesterolu. A tu w OptiSugar jest w formie zagęszczonego ekstraktu. Mamy gurmar, również gwiazda, jeżeli chodzi o leczenie cukrzycy i suplementację osób z cukrzycą, to zwiększa wydzielanie insuliny, blokuje receptor smaku słodkiego, a ponieważ jest bogatym źródłem chromu, który uczestniczy również w procesie pobudzania łaknienia bądź blokowania łaknienia, więc jeżeli mamy dużo chromu, no to mamy mniejszy proces tego łaknienia, mniej się nam chce jeść, dlatego chromu używamy u osób, które chcą troszeczkę zeszczupleć. Magui ma bardzo szerokie działanie. Tutaj bardziej magui ma rolę taką nie tylko, że przeciwcukrzycową, co może bardziej hamuje procesy miażdżycowe, dlatego znalazł się w tej mieszance. Kozieradka, szerokie działanie to jest adaptogen, który, wiecie Państwo, osoby chore na cukrzycę są pod wpływem substancji toksycznych w otaczającym środowisku. I im bardziej ktoś jest odporny i szybciej usuwa te toksyny z organizmu, tym jest mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia naczyń krwionośnych. A jak wiecie, w cukrzycy te naczynia krwionośne najbardziej cierpią. I to jest jakby ten element, punkt działania kozieradki. Ona ma nas chronić przed tymi toksynami, wzmacniać nasz organizm odporności na te czynniki zewnętrzne. Także jako adaptog. Łopian, który wspomaga regulację poziomu insuliny, ma też inne działania. Zobaczcie, tu jest też ważny aspekt tego, tej poprawy regulacji pracy układu pokarmowego, czyli wydzielanie żółci, sok trzustkowy, sok jelitowy i ma właściwości hipoglikemiczne. Natomiast z ciekawostek zielarskich warto pamiętać, że korzenie łopianu są bardzo bogatym źródłem białka i w ciężkich czasach, w czasach wojennych łopian był używany do tego, żeby sobie życie uratować i czymś się najeść. Także ma nie tylko właściwości wspomagające w cukrzycy, ale może być kapitalnym pokarmem. No i piękny berberys. Myślę, że część z Państwa ma berberys w swoim ogrodzie. Ja mam na przykład żywopłot z berberysu, przepiękny tutaj z owocami. Wykorzystujemy nie tylko urodę jego owoców i koloryt liści, ale również to, że ma igły w takich ogrodzeniach. Natomiast w fitoterapii berberys jest używany w różnych dolegliwościach i jest również stosowany u osób, u których występuje cukrzyca, żeby wspomagać. Także zobaczcie, te rośliny
działają w różnych miejscach naszego organizmu, mają różne punkty działania i dzięki temu występuje synergia działania tych wszystkich roślin. Także podsumowując ten element fitoterapeutyczny, macie do dyspozycji osoby z cukrzycą bądź osoby otyłe, bojące się cukrzycy, czyli tak jak pani Paulina powiedziała, cukrzyca typu drugiego, my nie musimy zachorować na cukrzycę typu drugiego, ponieważ można zapobiegać cukrzycy typu drugiego, czyli odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, relaks, sen i ekstrakty ziołowe. Macie Opti LDL HDL, czyli gospodarka lipidowa, macie Opti Oksy w syropie i macie Opti Sugar. Tą kompozycję ziół, roślin Państwu rekomendujemy. Pani Paulino, i prosiłbym Panią o podsumowanie. Świąteczna cukrzyca, no trochę wystraszyliśmy, ale myślę, że tak pozytywnie. Tak, my po prostu dbając o naszych słuchaczy, o zdrowie, po prostu przestrzegamy, tak, żeby mimo wszystko tutaj nie rzucać się na stół świąteczny i zapominać się. Bo wiadomo, wszystko z głową, tak? Ja sama jako psychodietetyk tutaj patrzę na zdrową relację z jedzeniem. Nie chodzi tutaj o odmawianie sobie czy siedzenie przy tym stole za karę, bo trzeba sobie coś odmówić, tak? Ale po prostu tutaj zwracać uwagę na to, ile tego się bierze, tak? I tak jak już pan doktor wcześniej wspominał, żeby dobrze komponować, tak, te posiłki, żeby do tego słodkiego tam czasem nawet dodać ten tłuszczyk czy białko, to już tutaj ta odpowiedź glikemiczna będzie zdecydowanie niższa, tak? No i tutaj jak doktor powiedział, no widzą Państwo, tutaj ta miażdżyca no niestety bardzo często się pojawia, tak, przy nieleczonej cukrzycy. No i to prowadzi, tak, do chorób serca, do chorób niedokrwiennej serca, która niestety bardzo często powoduje zawały, tak, a co gorsza udary. Niestety badania pokazują, że u diabetyków z racji na występujące neuropatie cukrzycowe, czyli tutaj te uszkodzenia nerwów, bardzo często choroba niedokrwienna serca przebiega bezobjawowo, przez co utrudnia tutaj rozpoznanie tej choroby, a później leczenie, tak? Bardzo często problemem u pacjentów jest nieodczuwanie bólu w klatce piersiowej, na przykład tutaj przy zawale serca, tak? Więc jak widzą Państwo, no to jest bardzo niebezpieczne. Z kanadyjskiego badania Interheart wynika, że jeśli u pacjenta występuje zespół metaboliczny, a dodatkowo jeszcze pali papierosy, tak, no to ryzyko zawału serca u tej osoby rośnie aż 64-krotnie w porównaniu z osobą z ogólnej populacji bez tych czynników, tak? Czyli jak widzą Państwo, no niestety osoby chorujące na cukrzycę bardzo często umierają z powodu chorób serca, tak? Więc niestety no, trzeba na to zwracać uwagę, tak? Trzeba do całego organizmu podchodzić, tak, holistycznie, czyli tutaj cały czas ta mowa, tak, o tym, żeby podejście mieć holistyczne i nie skupiać się tylko i wyłącznie na wyrównywaniu glikemii. Co ciekawe, jeszcze tak na koniec dodam, w momencie, kiedy zachorujemy na cukrzycę typu drugiego, dieta oraz właśnie tutaj bardzo dobra suplementacja ziołowa, właśnie taka zawierająca takie ekstrakty, jakie tutaj mamy w Opti Sugar na przykład, mają naprawdę kluczowe znaczenie i często może być to jedyna forma terapii. Przy odpowiedniej kontroli przez wiele lat można uniknąć konieczności przyjmowania leków przeciwcukrzycowych, tak, tych już takich farmakologicznych, czy nawet insuliny. Więc tutaj jak widzą Państwo, możemy zapobiec tutaj braniu leków do końca życia, jeśli naprawdę zadbamy o odpowiednią dietę i tutaj wzbogacimy naszą dietę o zioła, bo jak wiedzą Państwo, zioła od zawsze były z nami obecne, od wszechczasów, jeszcze nim medycyna tutaj tradycyjna powstała, to wszyscy się ziołami leczyli i naprawdę no, zioła działają cuda, tak? Ja w to wierzę, ja właśnie interesuję się ziołolecznictwem, tutaj mamy przed sobą specjalistę od ziół. Także no,
jak Pan mówi, że to wszystko dobrze działa, to ja tylko mogę w to uwierzyć i naprawdę, bo sama stosuję niektóre produkty tutaj i naprawdę widzę różnicę, tak? Zdecydowanie lepiej to działa i długofalowo, nie działa na objaw, a działa naprawdę, no jest w stanie wyleczyć, o tak powiem. Tutaj bardzo dziękuję za ten komentarz, Pani Paulino. W podsumowaniu, pamiętajcie, umawiamy się, walczymy z cukrzycą. I słuchajcie, nie jest to wcale takie trudne, naprawdę, nie jest to wcale takie trudne. Mamy specjalistów, mamy ekstrakty ziołowe, mamy wszystko, co jest nam potrzebne, żeby odnieść sukces. Ja chciałem Pani Paulinie bardzo serdecznie podziękować. Cieszę się, że do nas dołączyła. Ja mam nadzieję, że jak będziecie Państwo mieli jakieś pytania czy wątpliwości, szczególnie z zakresu dietetyki klinicznej, i będzie chciał ktoś skorzystać z konsultacji Pani Magister, to ja zachęcam Państwa, żebyście też czerpali z tej wiedzy, dlatego że sami wiecie, że od wielu lat propagujemy to, aby jedzenie było naszym lekarstwem. I do tego dodanie ziół daje nam naprawdę wspaniałe wyniki. I ja się wielokrotnie przekonywałem, że osoby, które prowadzimy według odpowiednich zaleceń dietetycznych, które jeszcze dołączają do tego zioła, potrafimy wyleczyć czy zatrzymać chorobę, która w wielu przypadkach w medycynie uznawana jest za niewyleczalną z leków. Wierzcie mi, ja mam gigantyczną grupę pacjentów, jestem przeszczęśliwy, bo to jest chyba najważniejsza, wspaniała motywacja dla nas, żeby Państwu pomagać. Także pięknie jeszcze raz dziękuję Pani Paulino i bardzo prosimy o częstsze wykłady i o pomoc nam właśnie w tej diecie i w propagowaniu tego zdrowego sposobu życia. Bardzo dziękuję. Dziękuję również, dziękuję tutaj obecnym słuchaczom. No i polecam się na przyszłość. Dziękujemy pięknie. Wszystkiego dobrego i na najbliższe tygodnie. No, ja z Państwem będę się widział chyba jeszcze w międzyczasie przed świętami, ale mam nadzieję, że Pani Paulina też jak najszybciej do nas dołączy. Tak? Wszystkiego dobrego.